Kochany, chcę się z wami podzielić niezwykle miłym wspomnieniem z mojego życia. Dawno, dawno temu prowadziłem wykład na pewnej wyższej uczelni. Wyobraźcie sobie, sala, aula, ponad 200 osób na sali i w pewnym momencie wpadł mi do głowy taki pomysł. Mówię do tych studentów i studentek. Kto z was kocha swoich rodziców, tatusia albo mamusie? Bardzo proszę, ręka do góry. I wyobraźcie sobie, las rąk, wszyscy kochają, wszyscy jak jeden mąż. A mówię, dobrze, a teraz opuśćcie ręce. I teraz na chwilę zamknijcie oczy. Zamknijcie szczelnie oczy i wyobraźcie sobie tą osobę, która was kochała, która tak bardzo pragnęła dobra waszego, która was wychowywała. Przypomnijcie sobie tę jej twarz i patrzę i widzę, jak na tych twarzach wypełza ogrom miłości. Zalewa. Mówię, a teraz nie otwierając oczu, patrząc na twarz tej osoby, którą tak kochasz, zastanów się, czy chcesz być tak szczęśliwy, jak ta osoba, która cię wychowywała. Kto chce być tak szczęśliwy, bardzo proszę, nie otwierając oczu, niech podniesie rękę do góry i trzyma w górze, żeby mógł policzyć. Jeszcze chwila, a wszyscy niech się zastanowią, ile rąk się podniosło do góry. Już zastanowiliście się? Wyobrażacie sobie, że jak teraz otworzycie oczy, to zobaczycie las rąk. No, zagajnik. No, kępę drzew. Proszę bardzo, otwórzcie oczy. I nagle było słychać taki pomruk. O! Okazało się, że na 200-osobowej sali były dwie ręce podniesione do góry. I mówię do tych studentów, wyobraźcie sobie, że wy również będziecie wychowywać swoje dzieci tak, żeby one były szczęśliwe, a one będą się od was uczyć, jak być szczęśliwymi. I tyle samo mogą się nauczyć, co wy się ode mnie możecie nauczyć latania samolotem, rozbrajania min przeciwczołgowych lub smażenia soufflé. Jasne?